Zapraszam. Jest taki blady. Trafił w dobre ręce, spokojnie. Dzień dobry. Przyszłam po depozyt. Załatwiamy go. Jeśli nie wpłacą państwo pieniędzy, badania nie zostaną wykonane. Co teraz? Prosimy o 2-3 dni. Nasi przyjaciele akurat wyjechali. Oni pokryją koszty. Nie możemy czekać. Mój mąż jest chory. Nie możemy go zabrać do domu. To prywatna klinika. Obowiązują tu pewne zasady. Poproszę o przeniesienie go do innego szpitala. Nigdzie go nie zabierzecie. Takim tonem niczego nie osiągniesz. Ja tylko pilnuję porządku. To przestępcze porządki. Nie ja je wymyśliłam. Panie dyrektorze, zamknij drzwi. Siadaj. To jest pozwolenie wyjścia z podpisem dyrektora i moim. Dzięki. Nie musiałeś przyjeżdżać. Chciałem cię zobaczyć. Uściskać. I coś ci dać. Na randkę z dziewczyną. Zabezpieczasz się? Jasne. Jak tam romans? Dobrze. I tyle? Chcę tylko powiedzieć, że to, co było, to już przeszłość. Zapomnij o wszystkim. Znowu będziemy przyjaciółmi. Dokąd pójdziecie? Profesorze, dobrze, że pana spotykamy. Wszędzie cię szukamy. Stało się coś strasznego. Wilgoć niszczy ci fryzurę, czy może chodzi o coś innego? To też jest straszne. Namawiałeś nas, żebyśmy zapisały się na zajęcia z choreografii. To prawda. Ale tylko chłopcy wezmą udział w konkursie. Jak to? Oni zapisali się tam tylko, żeby podglądać Miss Lulu. Ciągle się do niej kleją. To niemożliwe. Dla nas to ważne. Wiedziałeś o tym. Odwiedzę ojca kolegi, który jest w szpitalu. Powiedz prawdę. Dokąd się wybieracie? 2 dni temu wyszedłeś mówiąc, że jedziesz do mnie. Ale nie martw się. Nie jestem zły. Więc dokąd? Co mam powiedzieć? Prawdę. Że umówiłem się z Robertą. Właśnie. Wyskoczymy gdzieś. Doskonale. Chcemy pobyć trochę we dwójkę. Wspaniale. Uczysz się. Zaczynam być z ciebie dumny. Nie myślę, że próbuję cię przekupić. Skąd? To, żebyś się dobrze bawił. Gdzieś wyjdziemy. Za to kupię prezerwatywy. Dobrze. A to na pizzy w motelu. Doskonale. Przede wszystkim prezerwatywy. Są najważniejsze. Tyle?
To niesprawiedliwe, już późno. O której nas przyjmie? Spokój. Dyrektor jest zajęty. Rozmawia przez telefon. Godzinami? Nie przesadzaj. Chodźcie. Nie namawiajcie się. Z Madariagą łatwo poszło. Co u was? Wciąż czekamy na spotkanie. Jak to? Mówcie pojedynczo. Dyrektor jest zajęty. Co się tu dzieje? Też ja o to pytałam, ale już wracają na lekcję. Chcemy mówić z dyrektorem. Przyjdźcie później. Chyba ma teraz lekcję. Dlaczego? Idźcie już. Też im to mówiłam. Zawołam was. Pan Gandia zachowałby się dokładnie tak samo. Zgubiłeś coś? Lusterko. Jaki macie problem? Muszę iść na lekcję. Nie jest obowiązkowa. Więc powiem. Chciałyśmy wziąć udział w konkursie. Wierzę, że to moje powołanie. Nic nie zjesz? Nie jestem głodna. Dziwne. Chodzi o tatę Niko? Nie. Chcesz tam iść? Powiedz prawdę. Nie kłam. Nie chodzi o Niko. Nie zależy mi na nim. Ale jego tata potrzebuje pieniędzy. Musimy je jakoś zawieźć. Chcesz pozwolenie, żeby wyjść? Pomówisz z dyrektorem? Oczywiście. Tylko ostrzegam. Przed czym? Musisz być na to przygotowana. Możesz tam spotkać jego dziewczynę. Wiem, ale to bez znaczenia. Niko pewnie jest przygnębiony. To możliwe, ale... Biegnij się przebrać. Pójdę w tym czasie do dyrektora. Dziękuję. Tylko nie płacz. Gdzie Diego? Pojechał do kliniki, gdzie leży ojciec Niko. Od kiedy obchodzi go ten koleś? Mówię do ciebie. Powiedział, żebyś wziął sobie pieniądze. Tyle, ile potrzebujesz. Z ojcem nie jest dobrze. Właśnie zabrali go na badanie. Bardzo ci dziękuję. Nie ma sprawy. Ten czek jest dla ciebie. Może starczy na kilka dni pobytu. Bardzo mi pomogłeś, dzięki. Poczekaj. Masz. No, daj spokój. To wystarczy. Proszę, przyjmij. Poradzimy sobie. Na pewno się przyda. Dzięki. Pójdę do kasy. Idę z tobą, potem wracam do szkoły. Przyniosłam zieloną herbatę. Dietetyczna. Dziękuję. I jak? Pyszna i dietetyczna, to rzadkie połączenie. Tylko pani smakuje. Profesor Enrique lubi jeść słodko i kalorycznie. A jaki jest chudy. Za to przemiły. Pewnie od tych słodkości. Osobiście go nie znoszę. Jak to?
Cała szkoła go uwielbia. Czemu pani go nie lubi? Jest dziwny. To prawda, ale to najlepszy pedagog. Chyba nie przepada pani za tą szkołą. Darowałam, żeby zapisać tu swoją siostrzenicę. Prowadziłam salon piękności. Słyszałam o tym, że to najlepsza szkoła w kraju, na wysokim poziomie. I co się okazało? Spotkałam tu samych hipokrytów. Opowiadaj, jestem ciekaw. Usiądź tutaj. Nie chcę zejść na plotkarę. Daj spokój i mów. Co wiesz o Estebanie? Co się stało?